bardzo serdecznie na dzisiejszym noworocznym spotkaniu samorządowym. Spotkania te to już tradycja w naszej gminie. Choć to spotkanie jest spotkaniem kolejnym, to można powiedzieć, że ma w sobie coś również ze spotkania pierwszego, ponieważ na dzisiejszą uroczystość po raz pierwszy mieli zaszczyt zaprosić Państwa wójt gminy Trzciana, pan Cezary Stawarz oraz przewodnicząca Rady Gminy Trzciana, pani Renata Paruch. Drodzy Państwo, rozpocznijmy od czegoś dla ducha. Przed nami zespół kolędniczy z Kamionnej. Przygotowali dla nas wspaniały występ, dlatego myślę, że warto powitać ich brawami. Przyszliśmy tu do Was z gwiazdą promienistą. Zdrowia w niej żyjemy, kłaniamy się nisko. Thank you.
to jest zmęczona maleńka dziecina. Czyli ten, kto zanucimy, Pana do spokoju. Niech spokojnie śpi. Widzisz ten dół czarny pod tobą? Gdzie się podzieją te drogie szkarłaty? Ta złota korona, te piękne brylanty. Jestem królem jego świata, mam pieniądze i władzę. Tak z tobą nie będę, do więzienia cię wsadzę. Ja w purpurach nie chodziłam i chodzić nie będę. Takim królom ścinałam głowy, ścinała będę. Litości, daruj mi życie, jestem bogaty, na ci złoto, klejnoty i piękne szaty. Nie przekupisz mnie za płatą, mój jesteś, powiadam i na twój karkoce zakładam. Nie masz ty do tańca ochoty? Źle czyniłeś, grzeszyłeś, dzieciątka zabiłeś? Na cóż twoją litość, błaganie? Uśmiechnij się, mój panie, dziś zatańczysz szatanem. Oddam koronę, Hej, ta Saturnka, byś tu? Na nic, kochaniutki. Zgon. Yeah!
Państwo, to jeszcze nie koniec atrakcji artystycznych w dniu dzisiejszym. Już za chwilę wystąpi dla Państwa zespół muzyczny z Leszczyny. Mam nadzieję, że troszeczkę wspólnie pokolędujemy. Dziękuję bardzo grupie kolędniczej z Kamiennej za przygotowanie wspaniałego humorystycznego przedstawienia kolędniczego, a tym samym przypomnienie naszych tradycji ludowych oraz kapeli z Leszczyny za uświetnienie naszej uroczystości. Pragnę gorąco przywitać przybyłych na nasze spotkanie gości, to jest pana starostę, pana Adama Kortę, wicestarostę pana Ryszarda Grożaka, nie ma go akurat, członka zarządu pana Jerzego Boniarza, radnego powiatowego pana Józefa Radzięty, radnego powiatowego pana Wiesława Kuple, radnego powiatowego pana Józefa Mroczka, radnego powiatowego pana Marka Patality. Witam również bardzo serdecznie komendanta policji w Nowym Liściu pana Mariusza Matosza. Witam wójta gminy Trzciana w latach 95-2018 pana Józefa Nowaka. Witam księdza proboszcza Władysława Midurę. Radnych gminnych na czele z panią przewodniczącą Renatą Paruch. Pracowników Urzędu Gminy na czele z panią sekretarz Danutą Michniak-Dudkiewicz. Przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej na czele z komendantem gminy Stanisławem Koseckim.
kapelmistrza orkiestry dętej z Leszczyny, panią Klaudię Pietras. Dyrektorów szkół i przedszkoli, sołtysów. Prezesów stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich. Kierowników jednostek podległych urzędowi gminy. Przedsiębiorców. A także działaczy lokalnych. Przedstawię teraz część danych statystycznych za 2018 rok. To jest ilość urodzeń i zgonów w podziale na miejscowości. I tak, miejscowość Kamienna, urodzonych dzieci 16, zgony 6. Łączna ilość mieszkańców Kamiennej 887. Kierlikówka, urodzonych dzieci 7, zgonów 2, łączna liczba ludności 510. Leszczyna, urodzonych dzieci 7, zgony 5. Łączna liczba ludności 837. Łąkta Dolna, najwięcej, urodzonych dzieci 22, zgony 9. Liczba ludności 1077. Rdzawa 6, zgony 4, łączna liczba ludności 240. Ściana 21, łączna liczba zgonów 13, łączna liczba ludności 1636. Ujazd, urodzenia 3, zgony 4, łączna liczba ludności 388. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować w kolejności władzom powiatowym za dotychczasowe finansowe wsparcie inwestycji z prośbą o dalsze finansowanie nowych zadań. Dotychczasowemu wójtowi Józefowi Nowakowi za pracę dla gminy Trzciana i liczne zasługi. Chciałbym podziękować również radnym gminnym za dotychczasową wspólną pracę, za dyskusje i wypracowane kompromisy. Pracownikom Urzędu Gminy za dobrą współpracę z prośbą o dalsze owocne współdziałanie. Również pragnę podziękować strażakom za gotowość bojową i pomoc niesioną mieszkańcom. Dyrektorom szkół za codzienny trud prowadzenia swoich placówek. Sołtysom za pracę dla mieszkańców oraz za zaangażowanie w rozwój swoich miejscowości. Kierownikom jednostek podległych oraz lokalnym działaczom za pracę społeczno-lokalną, a także przedsiębiorcom za ich codzienny trud prowadzenia działalności gospodarczej. Pragnę nadmienić, iż planujemy zorganizować spotkanie wszystkich przedsiębiorców, na którym przedstawimy możliwości współpracy. W spotkaniu tym będzie uczestniczył również pracownik Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, który przedstawi nam możliwości pozyskania dotacji na rozwój istniejącej działalności oraz różnych innowacji w tym zakresie. Szanowni Państwo, stanowimy różne grupy społeczne, ale łączą nas wspólne cele. Razem możemy więcej. Razem dla gminy Trzciana. W nowym roku 2019 życzę przede wszystkim Państwu dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia najskrytszych marzeń, podejmowania trudnych decyzji w trudnych sytuacjach oraz wspólnego dążenia do rozwoju naszej małej ojczyzny. Dziękuję. O głos proszę pana starostę Adama. Księże prałacie, panie wójcie, panowie radni, powiatowi, gminni, samorządowcy, urzędnicy, mieszkańcy gminy Trzciana. Jest mi niezmiernie miło, że mogę dzisiaj z Państwem w tym spotkaniu noworocznym uczestniczyć. Chciałbym serdecznie podziękować panu wójtowi za zaproszenie. Tym bardziej jest mi miło, bo pamiętam, że ostatni raz, kiedy byłem na spotkaniu noworocznym, to było około 4-5 lat temu, a dlatego, że wtedy byłem dyrektorem powiatowego zarządu dróg Bochni. Wiele zadań, pamiętam, inwestycyjnych na terenie gminy Trzciana realizowaliśmy, więc
częścią z Państwa znam się osobiście i tym bardziej mi jest miło, że teraz pewnie również w tej najbliższej kadencji, która rozpoczęła się parę dni temu, czy parę 10 dni temu, znowu będziemy mogli realizować zadania na terenie gminy Trzcian. Szanowni Państwo, jaki ten rok 2019 będzie, pewnie czas pokaże, ale liczę, że wnioski, o pieniądze, o które będziemy się starać z różnych funduszy, czy chociażby z Funduszu Dróg Samorządowych, który niedawno powstał, mam nadzieję, że również będą to środki przeznaczone na gminę Trzciany. Będę tu niewątpliwie namawiał radnych powiatowych i koalicyjnych, ale również i tych opozycyjnych, żeby jednak zawsze podnosili rękę za takimi zadaniami, które będą wpływały pozytywnie na poprawę infrastruktury drogowej, powiatowej na terenie gminy Trzciana. Liczę tu również, też deklaruję z mojej strony, współpracę z panem wójtem. Jesteśmy umówieni za paręnaście dni na właśnie już takie spotkanie robocze a propos właśnie tej infrastruktury. Liczę, że w ramach tej naszej pierwszej rozmowy będziemy już wypracowywać pewne rozwiązania, które dla Państwa i dla mieszkańców Waszej gminy, ale w ogóle dla mieszkańców powiatu gońskiego będą korzystne. Chcę też również się pochwalić, że dzisiaj na sesji Rady Powiatu powoływaliśmy komisję konkursową do rozstrzygnięcia konkursu na dyrektora szpitala powiatowego, a mówię o tym dlatego, że w skład tej komisji konkursowej wszedł pan Józef Nowak, były wójt gminy Trzciany, więc cieszę się, że również z tego waszego środowiska będzie osoba, która będzie miała realny wpływ na wybór dyrektora szpitala powiatowego w Bochni. Szanowni Państwo, na koniec życzę wszystkim pomyślności, sukcesów, ale przede wszystkim zdrowia, bo myślę, że zdrowie jest najważniejsze. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że z wielu drobiazgów wykonanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka. To są słowa prymasa tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego. I myślę, że niech one się staną mottem na rok 2019, bo nieraz staramy się, walczymy o różne bardzo duże zadania w różnych dziedzinach naszego życia, a okazuje się, że właśnie te drobiazgi, te drobne problemy, które staramy się rozwiązywać, pomagać sobie wzajemnie, powodują, że faktycznie pokazują wielkość człowieka. I myślę, że wszyscy się z tym cytatem, który przed chwilą powołałem, zgodzimy. I namawiam nas wszystkich, abyśmy tymi słowami w tym roku się kierowali. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panie starosto. A ja proszę jeszcze o zabranie głosu proboszcza parafii Trzciana, księdza Władysława Widury. Zapraszam. Takie spotkanie jest bardzo integrujące i bardzo potrzebne, bo spotkanie w takiej dużej grupie pozwala nam wymienić sobie różne myśli, pytania. Można także sobie pewne rzeczy zaplanować, a poza tym osobiste kontakty mają swoją wielką wartość. Dlatego myślę, że kiedy to spotkanie mamy jako początku nowego roku, że ono przyniesie błogosławione owoce dla wszystkich tutaj uczestników, którzy na różny sposób reprezentujemy różne, że tak powiem, funkcje. I przedsiębiorcy, i ci, którzy pracują w urzędach, i ci, którzy są odpowiedzialni za sprawy powiatu. Każdy ma swoje własne jakieś takie cele, które chce zrealizować i które chciałby sfinalizować w sposób jak najbardziej doskonały. Chciałbym właśnie z tej okazji, że mam okazję tutaj wypowiedzieć swoje zdanie, życzyć oczywiście tego, co pan starosta powiedział, zdrowia, bo zdrowie daje zdrowym ciele zdrowy duch. To jest, inspiruje do tego, aby człowiek podejmował różne decyzje i żeby je później starał się realizować, bo jeżeli nie ma kondycji fizycznej, to wiemy, że wtedy i inne czynności nie mogą iść we właściwym kierunku. Dlatego obok tego zdrowia chciałbym życzyć też, aby towarzyszyła nam zawsze życzliwość ludzka, wzajemna współpraca, twórcza współpraca, bo ona zawsze przynosi
dobre owoce zarówno w wymiarze indywidualnym, jak również w takim społecznym, rodzinnym. Wiemy, że jak w rodzinie jest zgoda i miłość, wzajemne zrozumienie, to ta wspólnota, komórka bardzo dobrze funkcjonuje. Podobnie bywa w tej małej ojczyźnie, jakim jest gmina, którą wszyscy tutaj tworzymy, i życzę wszystkim, abyśmy w tej twórczej współpracy, pełnej życzliwości, dobroci, mogli realizować swoje piękne marzenia dotyczące zarówno tych wszystkich celów, które będą tutaj przedstawiane jako plany na płaszczyźnie gminy, ale także i te wszystkie inne plany bardzo szczegółowe, które każdy z nas ma w swoim sercu i w sumieniu, i myślę, że one zostaną zrealizowane, jeżeli będą budowane na fundamencie tej właśnie wzajemnej życzliwości, dobroci ludzkiej, która jest tak bardzo dzisiaj potrzebna. Niech więc zgoda i miłość towarzyszy nam wszystkim, a na pewno spotkamy się, jak ufam, za rok, w dobrych nastrojach, że nasze marzenia i plany zostały zrealizowane. Wszystkiego najlepszego, błogosławieństwa na cały ten rok, we wszystkich zamiarach i spełnienia najszybciej skrycie marzeń i planów. Wszystkiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo księdzu proboszczowi za te piękne życzenia. Chciałam zapytać, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Skoro nikt nie jest chętny, no to w takim razie, drodzy Państwo, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko w imieniu dzisiejszych organizatorów zaprosić Państwa na poczęstunek. Jeszcze tylko dodam, że specjalnie na dzisiejsze spotkanie koła gospodyń z terenu naszej gminy przygotowały również taką skromną degustację tutaj po mojej lewej stronie, także również zachęcam, żeby później się poczęstować. A przygotowały to, żebym nie zapomniała, przeczytam, koło gospodyń i gospodarzy Gościnna Kamionna, koło gospodyń wiejskich Przyjazny Ujazd, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych z Czciany, koło gospodyń i gospodarzy wiejskich Dar Serca z Łąkty Dolnej, koło gospodyń wiejskich Mamy z Pomysłem w Kierunkówce oraz koło gospodyń wiejskich Ćwarne Leszczynianki. Drodzy Państwo, jeszcze tylko dwa słowa. Zanim zaczniemy poczęstunek, ja jeszcze poproszę Panią Przewodniczącą, Panią Lenatę Paru o wzniesienie toasty. Jest nam niezmiernie miło, że możemy Państwa gościć w naszych skromnych w związku z tym, że rok 2019 już się rozpoczął. Tyle tu pięknych życzeń padło z ust księdza proboszcza, z ust pana starosty, z pana wójta. Dodam jeszcze, że dołączę się do tych życzeń i pragnę Państwu życzyć przede wszystkim zdrowia, bo tak jak wszyscy mówią i myślą, jest ono najważniejsze, zgody i dobrej współpracy, miłości w życiu prywatnym i wielu sukcesów zawodowych. Wszystkiego najlepszego.